Jan Furtok, jeden z trzech napastników w złotej jedenastce. Drżało gdzieś tam, czy biło panu mocniej serce, jak był jeden napastnik wyczyfany, drugi, a pana dalej nie było? Nie, no oczywiście, że tak. Nóżki chodziły, już nerwówka była. No, jakoś się udało, nie? Emocje jak na boisku? Nie. Na boisku dużo większe? Nie, mniejsze. Mniejsze zdecydowanie tak. Jeszcze takie... Zdecydowanie, na boisku wychodzę i gram, żadnych stresów. A tu jednak ta gala, no, trochę dreszczyków takich dała. Ta część oficjalna dzisiejszego spotkania, można powiedzieć, że udana? Myślę, że udana. Dużo ludzi się zjechało, także ja uważam, że fajnie. Mamy tylu kibiców, tyle zawodników, co przyjeżdża do nas, co się zapomniało już pewnych, nie? Ale jednak przyjechali. No. Także fajnie, no, fajnie. Dobrze, dziękuję bardzo. Raz jeszcze gratulacje. Marek Świerczewski, jeden z tych trzech obrońców, którzy znaleźli się w złotej jedenastce 50-lecia GKS-u Katowice. Panie Marku, było zaskoczenie? Były jakieś gdzieś tam takie zdrowe emocje, kiedy oczekiwał pan gdzieś tam na te ogłoszenie wyników? No skłamałbym, gdybym powiedział, że nie, ale no, myślę, że to tak jak pan powiedział, zdrowe emocje, no trochę taki dreszczyk, no ale no, cieszę się niezmiernie, że zostałem wybrany przez kibiców do tej jedenastki, bo wiadomo, to jest klub z olbrzymim bagażem, z tradycjami i tak dalej. No, na pewno jestem szczęśliwy z tego powodu. Ciarki były, gdy widział pan film historyczny, tam te wszystkie jakieś pamiętne mecze, choćby te chwile również przy tym filmie, kiedy pan wchodził na scenę, o panu. No, czasami wracamy pamięcią do tych starych kaset i oglądamy z synem wspólnie, czy tam ze znajomymi. No na pewno jest to pewien dreszczyk emocji. Miło sobie przypomnieć od czasu do czasu te fajne chwile. Taka okazja, takie 50-lecie, to również właśnie okazja do tego, żeby spotkać dawnych kolegów z boiska. Zapamiętali pseudonim generał, czy się nazywają Marku po prostu? Znaczy tutaj w GKS-ie to mnie tak generał nie nazywali, to bardziej w Wiśle jak grałem, to tam Krzysiek Budka tak mnie ochrzcił. No a tutaj tu raczej Marek do mnie mówili. Nie, może mieli trochę respekt. Dziękuję bardzo za rozmowę. Janusz Jojko. Panie trenerze, dzisiaj pan zdobył takie trofeum, które nie na co dzień się zdobywa, jako najlepszy bramkarz w złotej jedenastce GKS-u Katowice. Spodziewał się pan tego, czy jednak gdzieś tam te zdrowe emocje były, jak pan siedział i była otwierana ta koperta? Powiem szczerze, że byłem zaskoczony tą decyzją, bo co ja się dowiedziałem później, to tam nominowani też byli Piotr Czaja i Franek Spód. Tam jeszcze to Franek Spód grał bardzo długo w GKS-ie, no ale kibice wybrali mnie, głosowali na jedenastkę. Ja jestem z tego zadowolony. Oczywiście, bo jest to dla mnie wyróżnienie i to duże. Dlatego, że grałem 10 lat w tym GKS-ie, jestem w tym GKS-ie. Myślę, że będę w tym GKS-ie. Z GKS-em chcę robić sukcesy, tak samo jak z kibicami. Bo kibice nas do tego mobilizują, kibice nam pomagają i kibice są z nami. A dla nas kibic jest bardzo ważny, bo bez kibiców grać przy pustych stadionach, no to nie ma meczy. I dlatego Gieksa ma najlepszych kibiców w Polsce i myślę, że będą kibicować i chodzić na każdy mecz i dalej będzie tak wspaniale, jak było dzisiaj na gali. No właśnie, oni nie zawodzą na Bukowej, dzisiaj pokazali na gali, że też nie, bo jak krzyknęli, to ciary przeszły po całym ciele. Tak jest. Nie było ich na pewno tylu, co na Bukowej, ale była i większa ilość. Dzisiaj było widać, że na tej gali kibicowali tak, jak kibicują w Blaszoku i na całym stadionie. Raz jeszcze serdecznie gratuluję. Z nami Grzegorz Fonfara, obecny piłkarz GKS-u Katowice, który wygrał dziś z kolegą Tomkiem teleturniej Orzech Twardy do Zgryzienia. Ćwiczyliście jakoś, ćwiczyliście, czy gdzieś tam jakieś książki poszły w ruch, czy ta, przed galą ta historia gdzieś była powtarzana? Internet, Wikipedia, mała narada,
No i daliśmy radę, no. Było ciężko. Oczywiście inni uczestnicy na wysokim poziomie, ale tym bardziej cieszymy się ze zwycięstwa. No. Te ostatnie kolejne pytania no, były dość ciekawe, więc gdzieś tam ten bombardieros, wiedzieliście o co chodzi? No powiem szczerze, że nie skojarzyłem, że to z tym samolotem wojskowym, ale przeczucie mi podpowiadało, że to jest ta Benfica. No. Tomek obstawiał przy Bordeaux. Z mojej prawej strony napastnicy z złotej jedenastki podpowiadali, że Bordeaux, więc nie wypadało odmówić, no ale wystawiliśmy szybko, przeanalizowaliśmy, jednak zmieniliśmy na tą Benfica i dobrze. A kto był tym kapitanem drużyny? Ty podjąłeś właśnie tą ostateczną decyzję? Kłóciliście się z Tomkiem przy wcześniejszych pytaniach? Nie, tu nie było kłótni, tu były takie bardzo merytoryczne dyskusje, narady i myślę, że wspólnie podjęliśmy tą decyzję. Dobrze, dzięki. Dzięki. Z nami na dzisiejszej gali najmłodszy kibic GKS-u Katowice. Przedstaw się. Mam na imię Mateusz Cieplik, gram w GKS-ie Katowice i jestem z rocznika 2004. Których zawodników pamiętasz ze złotej jedenastki? Teraz jesteś w stanie wszystkich wymienić, którzy dzisiaj zostali wybrani? Dawaj. Janusz Jojko, Adam Ledwoń, Marek Świerczewski, Piotr Piekarszyk, Jan Furtok. Dobrze, serdeczne brawa, bo i tak naprawdę poszło ci nieźle. Jeszcze mi powiedz, od którego roku pamiętasz jakiś pierwszy mecz, na którym byłeś w GKS-ie Katowice? To był 2004, jak miałem 3 dni i już byłem na pierwszym meczu. A komu to zawdzięczasz? Chyba drugiemu najwierszemniejszemu kibicowi Gieksy. Tak, mojemu tacie. Dziękujemy ci bardzo za rozmowę. Brawa, Fiona.